oficjalnym otwarciu infrastruktury sportowo-lekkoatletycznej przy Centrum Usług Samorządowych w Zespole Szkół w Piątnicy. Kilka słów na temat. Dzisiaj zaproponowaliśmy takie oficjalne otwarcie tego boiska, tej całej infrastruktury sportowo-lekkoatletycznej. Połączyliśmy to z turniejem piłkarskim o Puchar Wójta Gminy Piątnica. Bardzo nam zależało na tym, żebyśmy ten obiekt oficjalnie otworzyli. No, nie mogliśmy wcześniej tego zrobić, bo pandemia, która panowała, nie uniemożliwiła nam ten fakt, ale dzisiaj możemy się cieszyć tym, że oficjalnie otwieramy ten obiekt. Jest to piękny obiekt sportowo-lekkoatletyczny, bieżnia do kul na 333 metry, rzutnie, skocznie, boisko z nawierzchni syntetycznej, trawa na trawę syntetycznej o wymiarach 50x90, boiska tartanowe do piłki ręcznej, boisko do tenisa ziemnego. 6 masztów oświetleniowych, oświetlenia nocne, także jak jadąc tutaj wieczorem, czasami bardzo późnym wieczorem, widzę, że te oświetlenie nocne bardzo sprzyja, bo również ludzie sobie biegają wieczorkiem dla spokoju. Niestety jest to duży koszt takiego obiektu, zresztą wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, bo łączny koszt to jest 3,5 miliona złotych. Budowa boiska rozpoczęła się w 2016 roku. Ówczesny wójt gminy Piątnica, Ryszard Kozicki, złożył wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ten wniosek spotkał się z akceptacją i pierwszy etap, czyli budowa boiska piłkarskiego z tej trawy syntetycznej, został zrealizowany. Później ja również złożyłem wniosek. Bardzo nam zależało na tym, żeby zakończyć tą inwestycję. Drugi etap polegał na budowie bieżni lekkoatletycznej trzytorowej na właśnie tym boisku dookólnym 333 metry plus maszty oświetleniowe plus rzutnie, skocznie. No i możemy cieszyć się dzisiaj tym pięknym obiektem. No, myślę, że popularyzacja sportu w dobie pandemii jest jeszcze chyba ważniejsza i jeszcze większy trzeba kłaść na to nacisk. Dlatego też zapraszamy, zachęcamy wszystkich mieszkańców całego powiatu łomżyńskiego do korzystania z tych obiektów, bo po to one są. No właśnie, ale to, co charakterystyczne jest dla gminy, dla sportowców z tego terenu, to nie tylko piłka nożna w wykonaniu mężczyzn, ale też macie taką dosyć dobrze rozwijającą się piłkę żeńską. Dokładnie tak. W gminie Piątnica funkcjonuje piłkarski klub sportowy GKS Forty Piątnica, który jest naprawdę fantastycznie się rozwija. Jest to piłka kobieca. Mamy kilka grup kobiecych i naprawdę jak się patrzy na rozwój tej piłki kobiecej, to aż ręce składają się do oklasków, bo sukcesy dziewczyn są naprawdę niepowtarzalne i idą z takim pędem sportowym, że będziemy wspierać, będziemy cieszyć się ich sukcesami. Jak Państwo dobrze wiecie, zespół szkolno-przedszkolny w Piątnicy to ponad 750 dzieciaków, które się tutaj uczą. Na co dzień dzieci korzystają z tego boiska. W końcu mogą biegać po bieżni tartanowej, a nie po żużlu. Ja zaczynałem w 1999 roku tutaj pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego, później jako dyrektor szkoły też jeszcze staraliśmy się i prosiliśmy naszych wójtów o to, żeby to boisko powstało. No i w końcu zrobiłem to tak na dobrą sprawę, dokończyłem to ja, tak, bo wiele osób było w to zaangażowanych. Jeżeli mógłbym tutaj na wizji to powiedzieć, to bardzo serdecznie chciałbym podziękować pani poseł Bernadecie Krynickiej. Jej wkład w budowę tego boiska był niepowtarzalny. To ona właśnie jeździła ze mną do ministerstwa z prośbami o to, żeby po prostu tą inwestycję zakończyć. Także wielkie podziękowania dla pani Krynickiej za to, że w końcu możemy się tym cieszyć. Myślę, że pani Krynickiej dzisiaj nie ma. Bardzo przepraszam, że nie mogła być, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja na to, żeby jej tutaj oficjalnie podziękować.